druga, za chwilę będę zamykał sklep. Ale akurat rzuciłem okiem do internetu i zobaczyłem artykuł pod tytułem Brutalne pobicie w Gdyni, ofiara walczy o życie. Ktoś powie, no i czym się obie przejmujesz, przecież to jest na porządku dziennym. Ja wiem. Tylko, że ciągle jakby nie mogę się z tym pogodzić, że następuje takie totalne zdziczenie obyczaju. Słuchajcie, agresorami były dwie młode osoby. 16 i 17 lat, czyli chłopaki w wieku mojego syna. Ofiarą jest 34-letni człowiek, czyli mężczyzna, no, prawie raz starszy od nich, no. Czyli teoretycznie dla nich to już jest starsza osoba, a mimo to zaatakowali. Nie mogę też zrozumieć tego, że kiedy człowiek upada, to nie jest powód jakby do zaprzestania agresji, tylko to jest jakby powód do jeszcze większej agresji. W moich czasach też ludzie się bili. Na pewno nie było tego tak dużo, tak często. Ale też pamiętam, że w moich czasach była taka niepisana zasada. Nie kopie się leżącego. I wiecie, że ona była przestrzegana. Ja sam widziałem nieraz, jak ktoś, i to było widać, że no upada po jakimś tam ciosie, niespecjalnie mocnym, ale upadł, bo chciał zakończyć walkę. I napastnicy odchodzili. Byłem nawet świadkiem kiedyś na plantach w Krakowie, kiedy wywiązała się bójka między taką grupą młodych ludzi. Jedna z ofiar po ciosie upadła i napastnicy w tym momencie podnieśli ją z ziemi, posadzili na ławce. Oczywiście przestali już agresji, uznali walkę za zakończoną, ale podnieśli tą osobę, posadzili na ławce i dopiero odeszli. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. I tak się zastanawiam, skąd bierze się ta straszna agresja. To takie zezwierzęcenie. Osobiście uważam, że jest to wpływ tych wszystkich filmów brutalnych, w których nie ma żadnej treści, a tylko jest pokazany, jak krew wtryska litrami, a flaki fruwają niczym odrzutowce. Uważam, że jest to również wpływ co niektórych przynajmniej gier. Takich, w których nie ma treści, nie ma żadnego sensu, a jedynym sensem jest kto, ile osób katrupi. Ja wiem, te osoby, które kochają gry, zaczną na mnie psioczyć. No ale zastanówcie się, przecież no, nic nie dzieje się z próżni. To dlaczego w czasach, kiedy ja żyłem, kiedy ja byłem młody, nie było tej takiej strasznej agresji, a teraz ona jest? Dla mnie wydaje się odpowiedź prosta. Ja pomijam kwestie już wychowawcze w domach, że rodzice mieli więcej czasu. Ale wydaje się to proste. Za moich czasów nie było tych negatywnych wzorców. No przecież to się skądś bierze. No to nie jest tak, że to się bierze z powietrza. Tak mnie się wydaje. A w sumie jestem ciekawy waszej opinii. Jak sądzicie, skąd bierze się ta straszna agresja?